Putin wygrywa. Wygrywa, zdecydowanie wygrywa. No niestety w konfrontacji Wielka Rosja i taka zmęczona Ukraina, nie mógł być inny wynik. Po prostu to są nieporównywalne potencjały, a determinacja Putina, polityczna determinacja budowy Imperium Rosyjskiego, tworzenia sobie tej strefy własnych wpływów na zewnątrz była ogromna i jest ogromna. W związku z tym Ukraina pozostawiona, prawdę powiedziawszy, samej sobie w konfrontacji z potężną Rosją ma niewielkie szanse, aby zwyciężyć w tej konfrontacji. W związku z tym wszystko zależy od tego, gdzie Putin chce się zatrzymać. Czyli to się skończy jak z Gruzją. Znaczy świat zaakceptował to, że Abchazja i Osetia się właściwie oderwały. I tyle. No niestety, tak to się wydaje, że Ukraina taka, robi się taką dużą Gruzją z dwoma regionami, nad którymi nie sprawuje kontroli, czyli Krym i Donbas. No Krym już w ogóle jak gdyby zabrany. Więc to jest bardzo niedobrze, dlatego że pojawiają się kolejne duże w dodatku obszary zamrożonego, tak zwanego zamrożonego konfliktu, którym Rosja może manipulować, mając tam wpływy w zależności od potrzeby. Jeżeli będzie chciała Ukrainę zdestabilizować, to będzie odmrażać, powiedziałbym, ten konflikt, powodować jakieś prowokacje. Jeśli nie, no to będzie to traktowała jako taką marchewkę z kolei dla Ukrainy, więc Rosja, uzyskując panowanie nad Donbasem, otrzymuje bardzo potężny instrument strategiczny wpływania na sytuację we wschodniej Europie. A gdyby pan miał tak obstawiać, czego chce Władimir Putin i jaki jest jego plan na przyszłe miesiące, to co by pan powiedział? Ja myślę, że on w tej chwili przeprowadza, czy tam jego ludzie przeprowadzają dokładną analizę szczytów unijnego, natowskiego. Muszą dobrze ocenić, jaka jest determinacja Zachodu. Jeśli dojdą do wniosku, że Zachód nie ma determinacji, aby mocno wspierać Ukrainę, a co najwyżej, i to nie wiadomo z jakim wyraźnym skutkiem, zajmuje się tylko własnym bezpieczeństwem poza tą linią granicy między NATO, Unią i Rosją. Jeśli on dojdzie do wniosku, że Zachód właśnie nie jest zdecydowany, to uważam, że podejmie próbę pójścia jeszcze krok dalej i doprowadzenia do opanowania, czy do dołączenia do tej tworzonej jakiejś tam struktury samodzielnej, samorządnej na wschodzie, także obszaru bardziej na południu, aby uzyskać lądowe, szerokie, dobre połączenie z Krymem. Czyli jakie tereny wchodzą w grę, które mogą być zagrożone przez Putina? No na południe, to co w tej chwili Mariupol i wokół tego miasta tam i dalej jeszcze na zachód i na południe w kierunku Krymu, cały ten pas.